Łukasz Wiśniewski. Radek Teklak. On to Łukasz, ja to Radek, żebyśmy się nie pomylili. Tyle wygrać. Witamy w programie. W poprzednim odcinku zajawiliśmy troszeczkę temat zbiórek społecznościowych. Powinniście go znaleźć tu, tak, tak. Dzięki magii telewizji, gdzieś tu będą linki. Dzisiaj troszeczkę poszerzymy na przykładzie innej gry, która akurat jeszcze wciąż powstaje, ale budżet już ma ogromny. Już zaraz powiem o budżecie, ja postaram się nie stracić przytomności za stolikiem. Będziemy mówić o grze Star Citizen, o grze, która powstaje i powstaje i powstać trochę nie może, bo to już epopeja trwa chyba z 7 lat. I na Kickstarterze, poza Kickstarterem, przez stronę, od inwestorów, przez pakiety i tak dalej, nazbierali do tej pory 250 milionów prawdopodobnie dolarów. Tyle. No, prawdopodobnie tyle. Takie są przybliżenia. W listopadzie ubiegłego roku było to, pękało 200 milionów dolarów. Rozumiecie? 200 milionów dolarów ludzie rzucili na grę, której nie ma, ale tak nie do końca jej nie ma. Troszkę jej jest. Tak, ale też rzucili właśnie tak. Najpierw rzeczywiście była normalna, regularna zbiórka, a później zaczęło się dofinansowywanie gry za pomocą różnych pomysłów, podstępów i narzędzi. Tutaj pan analityk, prosimy. O Jezu, no to narzędzia i podstępy. No najpierw zrobili jakiegoś tam Kickstartera, na którym nazbierali tych pieniędzy mnóstwo, a później no nie można odpalać, kurde, Kickstartera co roku, bo to trochę przypał. W tym sensie już wam coś obiecaliśmy, nie? Więc jak już wam obiecaliśmy raz, no to nie możemy wam obiecywać drugi, trzeci i czwarty, bo ktoś stwierdzi, że to jest fall game i trochę nie bardzo. W związku z czym zaczęły się kombinacje, dosprzedawanie ludziom jakiejś zawartości tych rzeczy. Jakieś kolejne lepsze okręty, nowe moduły, jakieś oferowane w wersjach alfa, prealfa, jeszcze nawet nie mówimy o becie. I tak tu uściubili, tam uściubili i naściubili. 250 milionów i dla mnie to jest jakiś kompletny ewenement, ale sympatyczny ewenement, że da się tyle zebrać, właściwie nie wprowadzając inwestora instytucjonalnego, żadnego zewnętrznego, nie sprzedając się bankowi, przynajmniej nic na ten temat nie wiemy, nie sprzedali się żadnej dużej wytwórni growej, jakby zachowują autonomię swoją, przy czym oczywiście dalej mają już chyba z milion tych udziałowców, około miliona osób, myślę, że już jest ten projekt zamieszanych jak nie więcej. Część z nich potrafiła wydać 67 tysięcy dolarów, więc... Tak, więc niosą dobre słowo i dobrą nowinę w świat i zachęcają do tego, żeby inwestować pieniądze w projekt gościa. Właśnie, gościa, nazwisko. Tutaj znowu było wszystko poparte nazwiskiem. Pan Roberts to nie jest byle kto, stworzył kilka gier, przede wszystkim Privateera. Mamy też freelancera. To są wszystko opowieści o ucieczce gdzieś w kosmos, lataniu swobodnie, odwiedzaniu mnóstwa planet, mnóstwa światów. Czyli tutaj nie jest kupowanie gry, która ma na zadanie być przez kilka godzin, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet grana, tylko coś w rodzaju drugiego życia w momencie, kiedy wskakujemy jeszcze raz, kontynuujemy pewne opowieści, zwiedzamy kolejne światy. Takie Simsy troszkę. Troszeczkę taki kosmos. EVE Online, O-Game, ze starszych, nawiązując do tematyki kosmicznej. Również dla wielu graczy. I również, można się również dla wielu graczy, aczkolwiek te wersje, które działają, przestają działać przy zalogowaniu się 50 graczy na serwer i następują śmieszne historie pod tytułem 15 klatek na sekundę, co oznacza, że macie slideshow, a nie grę. Ale to nie mówmy o nieprzyjemnych rzeczach. No, po 7 latach gra jest w pierwszej z trzech faz rozwoju, tak naprawdę, więc wciąż jeszcze ma kłopoty w wieku niemowlęcego. Więc jest nieźle. Będzie jeszcze lepiej, jak wydawca zdecyduje się, znaczy studio zdecyduje się podać jakikolwiek wiążący termin, bo na razie nie ma żadnego wiążącego terminu i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy gra wejdzie do tej fazy takiej dystrybuowalnej w całości. Zresztą wspomnieliśmy wcześniej o modułach, które się pojawiają jeden za drugim i które faza finalna ma skleić w jedną super grę, która skolapsuje wszechświat. Tak mówią. No, tak. Prócz, no, co innego może też skolapsować, bo trwają prace nad sztuczną inteligencją, mają tam sprzęt, który już uczy się maszynowo, ma wspierać twórców, ma wspierać również środowisko wewnątrz gry. Trudno na razie więcej powiedzieć, bo karty trzymają blisko przy orderach, ja mi się nie dziwię. W ogóle jest to dziwny projekt, bo studia zwykle mają jakąś dużą własną siedzibę, gdzie ludzie siedzą, pracują. Tutaj strasznie dużo pracy odbywa się w chmurze, w systemie rozproszonym. Ten układ modularny, gdzie różne grupy pracują nad różnymi modułami, na pewno w tym pomaga. Tak więc jest to nie tylko fenomen, jeżeli idzie o sumę zebraną, ale też o eksperyment w
tworzeniu gier inaczej niż się na razie tworzy. No, plus dodatkowo mają całą armię, taką armię Dumbledora troszeczkę za sobą, bo jednak tych ludzi, którzy wsparli projekt jest dużo. I ci ludzie wzięli na siebie część obowiązków, bo ci ludzie robią na przykład beta testy. Firma nie zatrudnia profesjonalnego studia do beta testów, za coś płaci się, ewentualnie nie ma żadnego działu wewnątrz, tylko robią to za nich ludzie. Ludzie im robią marketing. Tak. Ludzie im robią marketing, a wyobraźcie sobie milion osób robiących marketing grze, w którą uwierzyli. To jest jak milion osób robiących marketing Amwayowi tak naprawdę. Albo Scientologom, jeżeli już tam pozostajemy przy kościołach. Więc jest duża część, oprócz oczywiście tej pracy w chmurze i pracy rozproszonej, jest duża część jakby obowiązków, nazwijmy to, inwestorskich, scedowana na inwestora, więc inwestor zapłacił, a jeszcze odwala jakąś tam robotę. Produkuje przy tym. Ludzie dali ci pieniądze na grę, ty tej gry na razie nie powiedziałeś, kiedy wygrasz, oni wykonują za ciebie całkiem sporo pracy. I przypomina mi się Tomek Sawyer, który dał radę wmówić ludziom, że malowanie płotu to jest najlepsza rzecz na świecie i ludzie jemu zapłacili za przywilej malowania płotu. No zobacz, tyle wygrać. Rozszerzamy temat w podcaście naszym. Linki dzięki magii telewizji będą gdzieś tam, lewy górny. A my się już żegnamy. W podcaście będzie więcej, na pewno fajniej. Cześć. Cześć.